Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa. Kochane dzieci, bardzo się cieszę, że trafiliście do naszej bajki. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jak już wiecie, w naszej akademii mieszczą się drzwi do wielu bajek. Czy chcecie je odwiedzić? Tak! Czy na pewno wszyscy? Nikt się nie leni? Nie! A gdzie są lenie? Na tapczanie! Siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja? Ja nic nie robię. A kto? Siedzi na tapczanie. A kto? Zjadł pierwsze śniadanie. Dzisiaj pluł i łapał. A kto? Głowę się podrapał. A kto? Dziś zgubił kalosze. O! O! Proszę! Atranu nie piłem, a uszu dzisiaj nie myłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc. To wszystko nazywa się nic. To wszystko nazywa się nic? To wszystko nazywa się nic. Jak to nic? Wszystko nazywa się nic? To wszystko nazywa się nic! Jak to nic? Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował czynników, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azora, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo na co mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami wlasnął. Miał się położyć, ale nie zdążył, bo zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak się tym snem zmęczył, że się obudził. Adasiu,
czas na rozgrzewkę. Adasiu, ale nie taką! A jaką? Zaprowadź teraz kolegów do Bolka i Lolka na wspólne ćwiczenia. Tylko nie pomyl drzwi. Dobrze, to chodźcie, pokażę wam, gdzie to się idzie. Tylko, które to były drzwi? Może te? Które spodniemy? Ene, due, rike, fak. Tu, chodźcie. Gdzie my jesteśmy? Mieliśmy być u Bolka i Lolka na ćwiczeniach. O, i stroje nam się zmieniły. Patrzcie, patrzcie na mnie! Patrzcie, kąpcie się w blasku moje chwały. Ja jest król Julian, ale zaraz. Wy nie jesteście z mojej bajki. Co wy tu robicie? Jesteśmy z Akademii Pana Kleksa. Mieliśmy przyjść na ćwiczenia do Bolka i Lolka. To się świetnie składa. Powyginamy razem ciała. Morisku, muzyka! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Warto mieć przy sobie kogoś, gdy poślizgnie ci się noga. Uważajcie i wracajcie do swojej bajki i powiedzcie, że Moris jest wspaniały i ja go szukam. Król Julian cię szuka, Morisko, wróć do tatusia! O latających dywanach było? Było! O zmniejszających się przedmiotach było? Było! W takim razie czas na lekcję balonografii. Anastazjo, zaczynaj! O! Wyspy Bergamota! O! To bardzo ciekawe wyspy. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, grono stajowych czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma. Chyba przyszedł czas na kolejną bajkę. Może się teraz ochłodzimy? Tak! Alicjo, przeprowadź przyjaciół przez żółte drzwi.
Elzo, co się stało? Czemu płaczesz? Pokłóciłam się z moją siostrą Anną i ze złości zamieniłam ją w lodowy posąg. Teraz nie wiem, jak to odwrócić. Nie martw się, my ci pomożemy. Pomóżcie. Mam dobry pomysł. Będziemy chuchali i odmrozimy ciepłem Annę. To nie działa. To mam jeszcze lepszy pomysł. Mam suszarkę, zaraz na pewno ją odmrozimy. I jak? Coś działa? Nie działa. To mam jeszcze lepszy pomysł. Skujemy ten lód z Anny. Nie, Adasiu, nie! Co ty robisz? Tak na pewno jej nie pomożemy. Myślę, że Anna potrzebuje innego ciepła. Ciepła płynącego prosto z serca, czyli miłości. Elzo, przytulmy Annę. Chłodu mnie pcha. Udało się! Mamy tę moc! Anno, przepraszam cię. Już zawsze będziemy razem. Pamiętajcie, miłość zawsze zwycięża. Kochajmy się! O czapce niewidce było? Było! O kocie w butach było? Było! W takim razie czas na lekcję balonologii. Alicjo, zaczynaj! Język psi. Super! Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie się i już pies odzywa się. Potem wołam po psa sam i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy
Idziemy razem, ja i on. Pies przestraszył stado wron. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Po nauce czas na kolejną bajkę. Anastazjo, przeprowadź przyjaciół przez czerwone drzwi. Chodźcie, idziemy wszyscy. Dobre ciastko? Mogę sfotografować? Super, zaraz wrzucę. I tu, i tu. A teraz sobie. Smurfy, a co wy robicie teraz? No jak to co, babo? Zdjęcia. Przecież teraz tak się robi. Teraz trzeba być wszędzie. Nawet tutaj, w tym małym urządzeniu. Robi się takie fajne zdjęcie. Ciach. Udostępniamy je. I teraz wszyscy je zobaczą. I dostałam już, o widzi papa, 5 lajków. W tym polajkował mi nawet wróbelek. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Odkąd podłączyłem do wioski internet, już nie zachowujecie się tak samo. Ale jak to nie tak samo? No papo, no proszę. Zwróćcie uwagi na przyrodę, tylko ale... zawsze z tych telefonów. Papo, uśmiech, cyk, no i widzi papa? Ale to tylko zdjęcie, a telefonem kwiatków nie podlejesz. Nie podleję, ale mogę zrobić tak, jakby były już podlane. Wszystko jest proste. Tutaj jest łatwiejsze. Martwy, naprawdę. Martwy. Oj, papo, przestań. Co byś spróbował? Masz stary model. Klakierku, jak ja kocham ten internet. Głupiutkie smurfy publikują wszystko. Teraz wiem, gdzie są i co robią. Dzisiaj będzie pyszna zupa smurfowa. Ważniaku, zdjęcie. Łasuchu. Dobra, teraz wstawiam szybko. Pomocy! Pomocy! Ratunku! Klakier! Chyba o czym zapomnieliśmy! Zapomnieliśmy liny! Anastazjo, zobacz, uwięzione smurfy! Musimy im pomóc, szybko! Zdejmijmy tą siatkę, póki nie ma Gargamela! Hurra, wolne! Dziękujemy wam! Co wy w ogóle tu robicie? Ja jestem Adaś, a to jest... Anastazja! Jesteśmy z bajki... Pana Kleksa, przyszliśmy wam z pomocą, bo widzieliśmy, co się dzieje i mam dla was bardzo ważną radę. Uważajcie, ponieważ internet jest niebezpieczny i musicie uważać na to, co publikujecie w sieci. Pamiętacie? Będziemy. Dlatego uciekajcie, póki nie ma Gargamela, my również uciekamy do swojej bajki. Pa, pa! Pa! Pa. Gdzie one są? Gdzie one są? Jak ja nie cierpię smurfów! Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać, a to szkoda. A ja jestem
ruszaj stąd, bo będę gryzł. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze. Zróbże minę uprzejmą. No, żubrze. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz myka. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz myka. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Quidditchu było? Było! O latającym słoniu było? Było! Czas zatem na lekcję eksperymentologii. Poprowadzi ją mój asystent. Albercik, zaczynam. Drogie dzieci, pan Kleks nauczył mnie kilku bardzo fajnych eksperymentów. Dzisiaj wam je pokażę. Będzie się działo. Będziemy pompować balony i będziemy robić różne inne fajne rzeczy. Ale do pierwszego eksperymentu będę potrzebowała dwóch osób. Kto chce? Wszyscy chcą, ale nie wszyscy. Tylko dwie osoby mogę wziąć, więc zrobimy wyliczankę. Ene, due, rike, łakę. Do eksperymentu idziesz ty. Zapraszam, Zuzię. Chodź. A druga osoba do eksperymentu, N, due, rike, łakę, Mila. I co będziemy robić? Mamy tutaj taką specjalną menzurkę. Fajna? Tak. Dzieci, fajna? Tak. Fajna. I do tej menzurki będziemy wsypywać dwa proszki. To jest piasek pustyni, a to jest sproszkowany róg jednorożca. Zuzia dostaje róg jednorożca, Mila dostaje piasek pustyni. Proszę, to jest łyżeczka. I wsypujemy trzy łyżeczki do naszej menzurki. I trzy. Świetnie. A teraz Mila wsypie dwie łyżeczki piasku pustyni. Raz. I dwa. Fajny eksperyment? Tak. Ale jeszcze nic się nie dzieje. To jeszcze, tak, Leniu, jeszcze nic się nie dzieje. Trochę dosypiemy jeszcze tego. Tajemny składnik. I teraz uwaga. Mam tutaj
Tomie, co to jest? Ja wiem. Woda. Woda. Leniu, wiesz co to? Łzy jednorożca. Coca-Cola. Łzy. Nie. Łzy wieloryba. Alicja. Nie wiem. Jak komuś wypadnie łzy. Ząb, to kto przychodzi? Wróżka ząbuszka. Aha. A to są jej łzy. No. Wróżki zębuszki. Wczoraj była u mnie wróżka zębuszka i całą noc ryczała. Tyle wyryczała łez. Czemu? Dopiero się o drugiej w nocy położyliśmy spać, bo nam nie dawała spać ta wróżka zębuszka. I teraz uważam. Bo nie było zęba. Uwaga, i teraz patrzymy, co się dzieje. Wlewam i łzy. Na razie nic. Wlewam wodę. Powiem, co to jest. Patrzcie, co się dzieje. A to będzie sala? Balonik rośnie. Rośnie balonik i mówimy. Baloniku nasz malutki, rośnij duży, okrąglutki. Rośnie? Rośnie. Zuzia, dotknij menzurki. Rączką. Jaka ona jest? Mokra. Mokra też. Zimna i mokra. Zimna, ona jest lodowata. Lodowata. Jaka zimna. I balon nam się napompował. Czary, prawda? Tak. A to dzięki czemu, jak myślicie? Dzięki rogowi jednorożca, piaskowi pustyni, czy łzom wróżki zębuszki? Wróżki zębuszki! Nie, nie, nie. To wszystko dzięki czarom pana Kleksa. Zdejmujemy balon. A to jest z helem? Nie. Zdejmujemy balon. I pan Kleks ten balon zrobił balonem niezniszczalnym. Pokażę wam teraz coś. Patrzcie. Hokus pokus. Czary mary. Niech ten balonik będzie... stały. Niezniszczalny. Pęknie? Tak. Zuzia, pęknie? Tak. Pęknie? Pęknie. Nie pęknie. Mama się spodziewa. Mama, czary! Czary! Nie, mama się spodziewa. A tu spróbujemy przebić. I mamy to szaszłykowy balon. Spróbujemy tym przebić. Proszę bardzo. Pierwszy eksperyment za nami. Ja też chcę szaszłykowy balon. Zrobimy później jeszcze szaszłykowe balony, a teraz drugie dzieci idźcie na swoje miejsca. Zuzia i Mila wracają. Ale fajny balon. Zuzia i Mila wracają na swoje miejsca. I pierwszy eksperyment za nami. Komu się podobało? Mi! W takim razie przechodzimy do drugiego eksperymentu. Drogie dzieci, a teraz drugi eksperyment. Jesteście przygotowani? Tak. Wszyscy są przygotowani? Tak. Ten eksperyment będzie dużo bardziej widowiskowy. Także przygotujcie się na super wrażenia. I uwaga. Pierwszy składnik to jest jatropuchy. Jatropuchy! Jatropuchy dodane. Teraz drugi składnik. Co to jest? To są łzy królowej śniegu. Może Anny? Tak. A teraz ostatni, najbardziej tajemny składnik, który dał mi specjalnie pan Kleks w wielkim zaufaniu. I to jest, jak myślicie co? To jest sproszkowany meteoryt, który spadł na Ziemię tysiące lat temu. A więc patrzcie, co się zadzieje, jak ten meteoryt wrzucę do naszej mandzurki. Dymi się. Czary mary. Hokus pokus. Hokus pokus. Dymi się. To są już takie czary, powiem wam. Nie dla początkujących. I teraz uwaga. Patrzcie, co zrobię. Podpalam zaczarowany patyczek.
to chcę spróbować. Ja! Żeby było sprawiedliwie, jeszcze nie próbowali tutaj dzisiaj nic robić. Ja chcę, ja Ada chcę. Ada, Alicja. Ja chcę. Ale dziewczynki mają pierwszeństwo, więc zaczyna Alicja. Okej. Okay. Proszę, Alicjo, wkładamy kartuczek. Patrzę. Aha. Widzicie? Teraz my idziemy. Zobaczymy. I jeszcze raz. I cyk. To jest, widzicie, jaka magia? Magia wyższych lotów. Dziękuję, Alicjo. Teraz damy teraz szansę ja. Adasiowi. Zapraszamy Adasia. Siadaj, szczurku. Będziemy robić eksperyment. To są mieszkanie szczurka. Ale widzicie? Tak. I Adaś nam zgasił batyszek. Brawo. Tak. Ale ta nasza menzurka jest cały czas ciepła. Bo w tym eksperymencie, mimo że dodaliśmy łzy królowej śniegu i meteoryt, który gnał przez galaktykę w wielkich ciemnościach i chłodzie, wydzielił się dzięki czarom pana Kleksa tutaj bardzo ciepły i fajny. Co? Pasta do zębów? Nie, to nie jest pasta do zębów. Co? To jest piana. Szczurek mówi, że to jest ser wyciekający. Tak chce to zjeść. To jest piana, dzięki której, jak wam dam jej trochę do herbaty, to będziecie wszyscy mówić prawdę. Tak, Leju, nie będziesz mógł nas okłamać, że coś robiłeś. Wszystko będziemy wiedzieć. O nie. Serum prawdy. Serum prawdy. Podobał się drugi eksperyment? Tak! Tak! Tak? Tak? Tak! Tak! No, właśnie. Kończymy drugi eksperyment. A teraz będziemy w trzecim eksperymencie robić coś, co wszystkim dzieciom się podoba. Lekcja eksperymentologii dobiega końca. Podobała się? Tak! No ja myślę. Teraz pan Kleks zostawił mi tutaj specjalny przyrząd do znikania, który przeniesie was na bal, który już jest przygotowywany. No to w takim razie zaczynamy. Zuzia, wchodzi pierwsza. Wchodzimy, obracamy się w tamtym kierunku. Troszkę bardziej na środek. I uwaga, hokus pokus, szary mary i... Gdzie jest Zuzia? Nie ma. Zniknęła? Zniknęła. Nie ma Zuzi. Gdzie jest Zuzia? Zuzia już czeka na was na balu. Mila, dołączysz do Zuzi na balu? Ja też bym chciał. Wszyscy dołączycie, ale zaczynamy od Mili. Uwaga, hokus pokus, szary mary i teraz Mila leci na bal. Gdzie jest Mila? Mila jest już na balu. Szybko, Alicja, bo Mila ci wypije całą herbatkę. Hokus pokus, czary mary i uwaga. Ja też chcę. Chodź, Adasiu. Ze szczurkiem, razem. Razem ze szczurkiem, dobrze. I uwaga, hokus pokus, czary mary i znikamy Adasia. Uwaga. Na sam koniec zniknę siebie. Kopciuszku, cóż się stało? Wybiła północ, zgubiłam się gdzieś, zgubiłam jeszcze buta i nie wiem już naprawdę co robić, jestem przerażona. O nie, tak nie może być. Przecież każda bajka ma szczęśliwe zakończenie. Panie Kleksie, musimy coś z tym zrobić. Musimy zaprowadzić ją do złej macochy, odnaleźć pantofelka i wręczyć księciowi. I żeby żyli długo i szczęśliwie. Owszem, drogie dzieci, owszem, szczęśliwe zakończenie jest ważne. Ale równie ważne jest to, by stać się samodzielnym i również samemu umieć rozwiązywać problemy przy wsparciu innych. Dlatego my właśnie tak postąpimy.
wesprzemy Kopciuszka w jego bezpiecznym powrocie do domu. Ambroży, dzwoń po szewczyka Dratewkę, a my wszyscy biegniemy do warsztatu. Jest robota do zrobienia. Tak jest! Ruszajmy! Odebrałam pantofelek naszej pięknej księżniczki. Kopciuszku, przymierz pantofelek. Mam nadzieję, że wrócisz szczęśliwie. Pasuje. Nasz Dratewka się spisał. Honor cię poznać. Księżniczko, wracaj bezpiecznie do swojej bajki. Dziękuję wam, kochani. Naprawdę pomogliście mi. A ja teraz muszę uciekać już do swojej bajki, bo moja bajka też musi trwać. Kopciuszku, pomogę tobie. Wsiadaj do mojej fury, jedziemy na bal. Pa, pa! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Żegnaj, Kopciuszku! Cóż za interesujący i niespodziewany przebieg naszego wieczornego balu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tak! Tak więc co teraz, kochani? Bawmy się! Bawmy się wszyscy! W naszej bajce słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu i nawet ja nie kłamię, nikt się nie Już na pewno koniec? Mamy dla was jeszcze jedną niespodziankę. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, obok była apteka, paprasia bleka, pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę nie szkopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, no obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy, prytwannie.